No właśnie tak szczęśliwie się stało, że w noc sylwestrową, tuż po północy, około pierwszej, urodziła się klaczka od klaczy Elfata po bardzo dobrym ogierze Ascot, piękna klaczka arabska. Myślę, że to dobry znak na nowy rok, który będzie pełen oczekiwań i pełen wrażeń, dlatego że jest to rok 200-lecia Stadniny Konianów Podlaski. No, mamy dużą grupę, ponad 80 sztuk klaczy czystej krwi arabskiej, również klacze angloarabskie, także tych narodzin będzie wiele w tym roku. One są oczywiście rozłożone w czasie. Klacze arabskie będą się rodziły do czerwca włącznie, klacze angloarabskie nawet dłużej. Także sezon zapowiada się bardzo ciekawie. To jest ogromne przeżycie, ponieważ można ocenić, czy dobór był właściwy. Jak to zdarza się już od kilku lat, można powiedzieć, że regularnie, pierwszą klaczą, która wyźrebiła się w tym roku, była klacz Elfata. Urodziła ona klaczkę po ogierze Ascot. Ascot jest ogierem wyhodowanym w Belgii, a obecnie jest własnością stadniny z Arabii Saudyjskiej, stadniny Adbach. Ascot przez dwa ostatnie lata był w stadninie w Janowie, zaźrebiał wiele klaczy. W tym roku spodziewamy się urodzenia 25 źrebiąt po ogierze Ascot. Klacz Elfata jest już starszą klaczą, rozpoczęła 18 rok życia, bardzo regularnie zaźrebia się. Tegoroczna klaczka jest jej 13 źrebakiem. Elfata urodziła dotychczas 7 ogierków, a tegoroczna klaczka będzie 6. klaczką od Elfaty. Źrebak jest urodziwy, ma bardzo ładną głowę, krótką, z ładnym profilem. I co ciekawe, pomimo tego, że ojciec źrebaka był maści kasztanowatej, klaczka wygląda na to, że będzie karej maści. Na razie jest w boksie, spaceruje za matką po boksie, a po kilku dniach wyprowadzimy małą klaczkę razem z mamą na spacer, na okulnik.